Witam serdecznie, Marcin Wojciech, Urs TV. Jesteśmy właśnie na cyklu szkoleń Inżynier z kulturą. Jest z nami pan profesor Zbigniew Konkol, prorektor do spraw kształcenia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie państwa na tym miłym spotkaniu. Na pewno na bardzo różnym etapie człowiek spotyka się z różnymi wyzwaniami, również z takimi, że nie za bardzo wie, jak się zachować czasami. I to nie w sensie, że nie dostał tej kindersztuby od rodziców, ale realia po prostu, w których się poruszamy, bardzo często się zmieniają, często nas zaskakują. I chociażby z tego prostego powodu są nam potrzebne. Z drugiej strony my cały czas kreujemy własny wizerunek. Człowiek w pracy, w życiu codziennym i ta kultura osobista, grzeczność, dobre maniery na pewno pomagają w kreowaniu tego wizerunku. A to kreowanie później przekłada się na karierę zawodową niewątpliwie, ale również na życie towarzyskie. Już druga edycja Inżyniera z kulturą okazała się ogromnym sukcesem i z niecierpliwością czekamy na trzecią edycję. Będzie z elementów protokołu dyplomatycznego, jak się organizuje przyjęcia, jak należy się ubrać, jak pisać zaproszenia. Natomiast druga część to już będzie prowadził Krzysztof, on z kolei będzie mówił o winach, ponieważ jest w Stowarzyszeniu Sommelierów i Barmanów Polskich i jest dużym specjalistą, jeżeli chodzi o znajomość win, prezentacji win. No i może w zasadzie o winach mówić bardzo dużo. Nie ma najlepszego wina, na które kosztuje 5000 zł. No nie będzie nikomu smakowało, bo ktoś tego wina nie zrozumie. Natomiast wina, które kosztuje 15 zł, potrafi mieć właśnie to coś. Także nie ma wina najlepszego, nie ma najgorszego. Nigdy nie polecę osoby, której nie znam, wina, w tym sensie, jakie jest dobre wino. I na przykład ktoś podaje mi widełki cenowe. Tego nigdy nie zrobię, bo nie znam tej osoby. Nie wiem, czy pija wina, czy nie pija. Nie wiem, do kogo idzie odwiedzić, komu ten prezent chce wręczyć. Nie wiem, czy ta osoba, która będzie obdarzona tym prezentem, pija wina. Także bardzo łatwo jest się, pomimo jakiejś tam wiedzy, którą człowiek ma, bardzo łatwo jest im po prostu nie trafić, bo to już jest ogólny taki, trzeba mieć ogólny ogląd na sytuację. Ktoś kiedyś powiedział, że szampan to jedyne wino, które pozostawia kobietę piękną. Jedyne.